to go and yes, and talk about it, and eventually the most strong therapy for people who stutter is talk, whatever you stutter or not, talk. It was just amazing to see the transformation, to see how they were talking about themselves, not just the speech, but about their manner, how open they were, how excited they were to be sharing their thoughts and their opinions. It was really amazing. It was sort of like a transformation just before my eyes within the course of, you know, maybe 45 minutes. And so it's not very often in life that we get to see something so amazing, so transformative. And it was really then at that moment that I just thought, that is what I want to do in my career. I want to work with people who stutter. I dla mnie właśnie celem była zmiana nastawienia. Zmiana nastawienia do siebie. Zaakceptowałam siebie. Nie polubiłam jąkania, bo chyba się tego nie da zrobić. Natomiast zaakceptowałam to i akceptuję to, jak mówię w tym momencie. Terapia powinna być skrojona do człowieka jak garnitur na miarę. Nie możemy traktować, mieć jednej metody i każdego pacjenta wsadzić w tą samą metodę. To musi być różna odpowiedź, zależna od wieku, typu jąkania, problemów tego człowieka. To jest bardzo ważne, żebyśmy my, logopedzi, byli gotowi słuchać naszych klientów. Żebyśmy byli gotowi im decydować, czego oni chcą w terapii, co chcą osiągnąć. My jesteśmy specjalistami w dziedzinie jąkania i to my znamy się na technikach terapeutycznych, na narzędziach diagnostycznych i mamy obowiązek prezentować te narzędzia, prezentować prognozy terapeutyczne, mówić, co możemy zrobić, jakie są możliwości prowadzenia terapii, natomiast pozwólmy naszym klientom podejmować decyzje. To też jest ważne, żeby dziecko czuło miłość rodzica. I żeby rodzic nie chwalił dziecko wówczas, kiedy płynnie mówi, kiedy dobrze mu mowa idzie, ale żeby dziecko czuło się kochane tak po prostu, za to, że jest. Jak wygląda sytuacja osób z zaburzeniami płynności mówienia? Albowiem tak bardzo często niepłynność mówienia utożsamia się z jąkaniem, a przecież jest ona tutaj zjawiskiem o wiele szerszym. Niepłynność mówienia towarzyszy osobom z wieloma chorobami neurologicznymi, czego chociażby przykładem był nasz wspaniały rodak, papież Jan Paweł II, prawda? I to właśnie niepłynność mówienia u tych osób w znacznym stopniu ogranicza, wręcz prowadzi do zerwania kontaktów z rodziną. Także tak, niepłynność mówienia, a jako nadrzędne, a trochę pod niepłynnością, wśród innych zaburzeń również jąkanie. Zacząłem pracować nad tym głównym problemem, właśnie giełkotem. No i myślę, że jest lepiej. Natomiast czas pokaże, myślę, że to jest kwestia czasu. Że zdecydowanie tak po klubie się czuję tak łatwiej, taki naładowany taką pozytywną energią i zdecydowanie przybliża mnie to do celu, jakim jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie mojego jąkania. Zapraszam wszystkich do klubu ludzi mówiących płynnie, znajdującym się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. The way I would look at it is that I think we're all in the same boat. We're dealing with our own difficulties. For some people it's a communication issue or they have a stammer and that's the issue they're dealing with. But everybody's dealing with their own issues and I think it's about seeing it as difficulties give us great possibilities for expanding our horizons and just realizing that we're capable of doing many things that at first we think aren't possible.